Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 i oczywiście okazało się, że co? Że Piechol w poprzednim odcinku jak zwykle przycykorzył. I zamiast pójść dziarsko odważnie na górę, sprawdzić co tutaj się czai i odnalazły kurcze ognisko, to nie, to postanowił przerwać odcinek troszeczkę wcześniej. No w każdym razie tutaj była jeszcze skrzyneczka. 5 motylków do zapalania pochodni, plus coś bardzo ciekawego. Ja aż wam pokażę co to. Bo jest to chyba moja nowa ulubiona tarcza. Ze świnką! I podobno może przestraszyć przeciwników, ale tylko tych zaskoczonych. Nie wiem, jak świński łeb może kogokolwiek przestraszyć, a nie rozbawić, no ale dobra. No wolę to, co wzbudza w przeciwnikach widok dwóch bliźniaczych smoków. Czyli, koleś biega cały czas z tą tarczą, którą można było kupić na samym początku gry. Wow. Nie, ale dobra, momencie, przeczytajmy, co głosi ta wiadomość. Wiadomość. Okej, dobra. Niech ktoś będzie miał to swoje uleczenie. Dobra, ale tym razem już nie cykorzymy, idziemy prosto przed siebie. Okej, ale może jakiś kompan. Dardzok czy darzok. Nie no, raczej nie ma się co Polaka spodziewać, ale o... Ej, dobra. Nie powiodło się. Spoko, aczkolwiek zasłoniłeś mojego pierwszego backstaba tym mieczem kiedykolwiek. Dzięki. Wielkie dzięki, naprawdę. Nie! Nie! No! Kurwa, mać! W taki głupi sposób. Już chyba któryś raz tutaj. No przynajmniej miałem okazję w trakcie loadingu puścić sobie ładną wiązankę. Spokojnie wytnę. Nikomu uszy nie zwiędną. No jeżeli ktoś to słyszał tutaj w moim najbliższym otoczeniu, no to ohoho, ktoś się musi ładnie zastanowić. Czyli jak ktoś tutaj nie ma problemu z agresją. Przypadkiem. Nie, dobra, ale już zawczasu. Dziabnijmy go włócznią. Może nawet dwiema. Żeby mieć na pewno spokój. No zatraciliśmy swoje człowieczeństwo, ale... Postaram się już teraz sam. Troszeczkę zabrnąć, nie korzystając z pomocy. O, shit. Dobra. Chyba jednak użyjemy tutaj kukły. Ale nie, stop! Przecież to są... żółwiki ninja! Ja was bardzo dobrze pamiętam. Mieliśmy już nieraz spotkanie... Ej, moment. Ale te są chyba bardziej mocarne, mi się wydaje. Bo z tamtymi, o ile dobrze pamiętam, to kiedy dziabnąłem raz, to już miałem z nimi tak de facto spokój. Oj. Chyba źle poszedłem. No w sumie może nawet dobrze, tak go obejdziemy. A nie, dobra, nie chcę tutaj zeskoczyć. Ja już myślałem, że po prostu będę miał okazję do zeskoku mu na głowę z moim mieczem. Aha, wybrał skok tam w przepaść. Wow, za koleś. Ale dobra, niech sobie machnie. Przecież musisz machnąć, wiem, że musisz. Dobra, to ja też. Może regenerację najpierw, poczekaj. No poczekaj jeszcze chwilkę. Dobra, dzięki. Co z to, że trafione prosto w słupek przy schodach? Jak i tak w niego weszło. Ja... Czwartego się nie spodziewałem. Pierścień cię skarci. Za mnie. Nogawice pancernych. No i to już mam. Ale troszeczkę wstyd, żebym na pierwszym takim przeciwniku spotkanym po dłuższym czasie musiał później używać leczenia. Spróbuj nęcenie. No spróbowałem. Udało się. Dzięki. Dobra wiadomość. Ale ten poszedł gdzie, przepraszam? Czy zleciał na dół? Jak kretyn. Ale dobra, no raz kozie śmierć. Hello, this is Piechol, welcome to Jackass. No, lecimy. No, dobra. Okej. Wiedziałem, że ktoś się będzie czaił, no po prostu wiedziałem. Odwróć się. Nie, poszedł w cholerę, ale czy to nie było drugiego gdzieś obok? Przypadkiem? Nie. Co to było, co to było? Łucznik? Tamten, dobra. Możesz walnąć swojego? Pewnie, że możesz, ale nie chcesz. Co tak mało? Aha, bo to zadaje obrażenia od krwawienia, a ten raczej nie będzie krwawił, jest cały w zbroi. Kiepsko dobrany miecz do tego rodzaju przeciwnika. Okej, okay, to może tak. Wajchę zaraz. O kurde, dobra, bo trzeba się uleczyć. Uleczmy się tu. Widzicie, teraz bez jackassów się obeszło. Nawet nie będzie potrzebne nęcenie. Dobra, może zróbmy to regeneracją. No chyba, że będzie na tyle głupi, że serio pójdzie za mną i wpadnie w przepaść.
Ale nie, i zmienimy sobie broń na miecz z hajdę. I uwaga, no to jeszcze raz, hop. Tym razem mam nadzieję, że pójdzie lepiej. Okej. Okay. Jedno, drugie, trzecie i czwarte machnięcie kontra moje dwa. Za mało. Ale zadaje więcej obrażeń niż mój miecz, zdecydowanie cięższy, więc póki co będziemy trzymać się tego znowu? No, na to wychodzi. Należy pamiętać, że mam 27 tysięcy już. To ja co nie mam, że tak powiem, bardzo daleko, żeby się cofnąć. Wow. Ale to jest satysfakcjonujący widok. Naprawdę tak się cieszę, widząc to. A mamy teraz z powrotem. Już bez przeciwników. Ale pięknie. Nie, dobra, to będziemy często stosować. Ale sprawdźmy najpierw drzwi. Co się za nimi czai. Okej, mam parę tych kluczy. Okej, ale sprawdźmy najpierw wiadomość. Przed tą ognisko, okej. Tutaj ukojenie i zwycięstwo. No dobra, no skoro tak reklamujecie, no to ulegnę. Wepchnę kosteczkę. Mhm, dobra. Trzeba na pewno. Może coś tu? Może nawet po wciśnięciu ściany? Nie. Tutaj? Też nie. No dobra, no to mam nadzieję, że faktycznie na górze będzie to ognisko. No i ktoś tutaj coś obiecywał. No i to nie była zwykła kiełbasa przedwyborcza. Dobra, tam chyba kolejny boss. Ale jest i ognisko! Wspomniane wcześniej. Okej, ale najpierw skrzyneczka. Mam nadzieję, że nie pułapka. O, tarcza! No coś tam walnęło, ale to chyba strzała jakiegoś łucznika. Dobra, co tam było? Kwarcowy pierścień gromu. Ej, to od razu sprawdzę. Korzystając z tego, że tutaj raczej nic mi nie zagraża. Aha, więc tak, mamy już dwa pierścienia ostrzy. Lepszy i gorszy. Ten mniejsza wytrzymałość pierścienia, ale cięższy o pół kilo. Ale nie, gdzie jest ten pierścień z gromem? Halo? Jest. I on zwiększa obronę. Jak obronę, to nie. Myślę, jakby to był atak, to bym poważnie to rozkminił. Część moich ataków opiera się właśnie na gromach. Na elektryczności, na piorunach. Dobra, ale tak, ognisko jest. Dobra, czy to już w tym odcinku można odhaczyć z listy rzeczy do zrobienia. Odkryte kolejne ognisko. No, kosztem kamienia Farosa, ale czy też przypadkiem, no właśnie. Czasami te przejścia otwierają zupełnie nowe lokacje. Ej, was kojarzę. Co, czy ludzi twojego pokroju? Not really. Nie chcę przystąpić do strażników w dzwonu. Nie, oczywiście, że nie. No ale za to wejść mogę. No ale już na pełnej regeneracji, może zawczasu. Też mam nadzieję, że nie spotkam żadnego gracza, no bo aplodując odcinek, pojedynki PvP są bardzo dla mnie niekorzystne. Po prostu dostaję backstaby, kiedy takich nie powinno być. Dobra, słoneczna dzwonnica. I małe karzełki z płonącymi siekierkami. Oj, ale nie tylko. Jakaś czarownica się jeszcze trafiła. Dobra, no to zajmijmy się nią w pierwszej kolejności może. Ej, zapomniałem, że już nie mam tamtego swojego miecza. Kurczę, i zupełnie inaczej wygląda zestaw cięć moich. Shit. No, jak mnie teraz trafił? How? How the fuck? Dobra, łyk musi być, musi wejść. Okej, dobra, tą teraz zabijemy. Ale tamtych w sumie można było też od razu wykroić w ten sposób. Pchnięciem. Wo! Ej, dużo zabierają tymi swoimi głupimi toporkami. No nie wygląda śmiercionośnie, ale takie najwidoczniej jest. O kurde, tam też ktoś jest. No kurczę, no ci się zaplątali, no nie. Dobra, mam nadzieję, że nie ma nikogo strzelającego. Bo chcę sobie właśnie łyknąć. Jak to, Tetsu? No super, pięknie. Bardzo pierwszorzędnie ci powiem. Mhm, zwłaszcza wtedy, kiedy moje PvP nie wygląda dobrze. Zupełnie, i to przez upload. Sięgnęło mnie. I sięgnął mnie też jego cios, no i proszę bardzo. Tak właśnie wyglądają pojedynki PvP. W moim wykonaniu. Yeah! Nawet się nie kłania i nie ma po co. Ale też to świadczy o braku kultury. Poniekąd. No dobra, dobrze, zniknął. Dobra, okej, to tam już nie idziemy. Ale choć w sumie musimy.
Muszę odzyskać. 20 parę tysięcy, ale może... Nie czynić tego samemu. Może tak człowieczeństwo tutaj zjeść sobie. Zostaje tylko 9. A, dobra. Trudno. Tylko teraz pytanie, czy trafi tutaj na jakiś znak przyzywania? Ktoś będzie skory pomóc? Może po tym, jak usiądę. No niestety, chyba nie, ale... Może na górze. Jakaś dobra dusza się trafi. Ktoś skory do pomocy. O cholera, ci już biegną. No bez przesady, już myślałem, że ten mój cios żaden nie wejdzie. Nie, ale szybkość tego miecza mnie zadziwia i naprawdę też jego wysoki damage, więc chyba naprawdę wrócimy do tego znowu. No patrzcie, jedno, drugie... O dobra, kit, tym mi trafił. Nie wiedzieć czemu, nie powinien. Ej, mamy, pani wiedźmy nie ma już? Ej, no to dobra, spoko, no to jak nie ma wiedźmy, to podnieśmy tylko to. Rozejrzyjmy się dookoła, co to jest tak właściwie grane, o co tutaj chodzi. Aha, dobra, ci się zamieniają w łuczników po pewnej chwili, jeżeli tego chcą oczywiście. Ale o co chodzi z tym ich kolorem skóry, to raz, a dwa, oj. Dobrze to nie trafiło, oj, bardzo dobrze. Chodź, chodź, chodź. Ło, szybkie cięcia to wykonuje, mimo swojego rozmiaru. Aha, ale bardzo podatny na ogień, ale też nie tylko. Dobra, mam nadzieję, że zaraz mnie jakiś nie zaatakuje, bo wtedy nie będę mógł użyć kości powrotu do domu. Tu drabinka, żeby udać się jeszcze wyżej, chyba na samą dzwonnicę, ale też przełącznik. Cholera, wiadomości zniknęły. Co jest grane? Oj, oj. Nie podoba mi się to, o, ale to już bardziej. Kadzidło prostaka. Czyli moment, czyli do kogoś obdarzonego niską inteligencją, czy niską wiarą? Nie no, sceptyk to jest niska wiara. Okej, dobra, czyli czyżby kolejny poziom niżej? Okej, walnąłem w dzwon. No, nie będąc tego świadomym nawet, ale dobra. No i jeszcze to nie wprowadziło żadnych zagmatwań w mapce. Okej, czysto? Nic się tu nie czai? Nie? Dobra. Co głosi wiadomość? Wspaniały widok. Trochę rozmazane, ogólnie spoko. Ło, dobrze, że mam refleks jako taki z moją tarczą. Co to jest, kurde, kusze automatyczne jakieś? A dobra, ziomek jest bardzo podatny na cięcia. No może nie aż tak bardzo, ale będzie strzelał, tak? Spokojnie, możesz, mi to tam nie przeszkadza, bylebyś to robił niecelnie. No. Ej, no podoba mi się powrót do tego miecza. Oj, podoba mi się ten powrót. Ale tutaj nie ma nic. Oprócz tego, że wszedłem troszeczkę wyżej na daszek i ten jeden przeciwnik. No dobra, jest. Jakaś nagroda za tą wspinaczkę. Kolejne kadzidło prostaka. Dobra, chyba wymierne korzyści, ale... Wejdą? Pewnie, że wejdą. Dobra, to po kolei, może najpierw duży. Chodź, 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 chodź. Machnij raz, machnij drugi, ja też parę razy sobie machnę. I odsunę się. Na szczęście twoja śmierć. Dużo tą sprawę, wiele tą sprawę ułatwiła. Dobra. Teraz tak. Żeby nie wejść za tą stronę. Choć w sumie mogłem już wcześniej. Nie, bo tam jest taki... ma delikatny podest. Taki stopień, którego moja postać już by nie przekroczyła za cholerę. No ale okej, zajmijmy się kurduplami. Ej, by miałem tarczę, więc o co ci chodzi? Czemu trafiłeś? Why the fuck? Mały krasnał, nie powinieneś teraz świętemu Mikołajowi pomagać, czy coś? Nie wiem, święta się zbliżają. Co prawda wiem, że to nie te święta. No ale jednak. Pomoc każda jest potrzebna. Nawet króliczkowi wielkanocnemu. No. Diablo by mnie tą siekierką i mogłoby być niefajnie. Ej, też płonące bomby ma w swoim zanadrzu, tego nie wiedziałem. Przydatna wiedza, by miał tutaj zostać na dłużej przypadkiem. No ale okej, co tu? Kolejne kadzidło prostaka. Ej, co to jest? Kurde, kraina dla ludzi obdarzonych niską inteligencją? Co jest? 5! Kurde! Mam nadzieję, że nie kolejny boss. Ale dobra, zapuśćmy sobie regenerację już zawczasu. Przecież taką będę miał delikatną przewagę nad czymkolwiek tam się czai. Za tą mgłą.
Ognisty pokos. Plus to, okej. Nic. Ma plus skrzyneczki, ale... Skarb. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest ściema. No. Okej, dobra. Podpalenie. Czy ja tego zaklęcia z zakresu piromancji nie miałem już troszeczkę wcześniej? Rzućmy okiem w ekwipunek tylko. Jak to było podpalenie, tak? Uwaga, uwaga, uwaga. Ej, nie miałem. Dobra, co to daje? Zaklęcie piromancji tworzące powłokę z ognia pozwalającą rzucającemu podpalać pobliskich przeciwników. Nie trzeba wspominać, że to niebezpieczny czar. Parzący również piromantę. Aha, nie. Nie, inaczej, nie potrzebuję jeszcze dodatkowych środków, żeby moje życie ubywało. Innych niż to, że oni po prostu, wszyscy przeciwnicy dookoła chcą mnie zabić. Uważaj na bezcelowość. Może to jest bezcelowe. Kukła człowieka i postelki strój okiego węża. No dobra, która jest bezcelowa niby? Ta, że tutaj coś jest w ścianie? Ja takie jeszcze nie znalazłem. Może tu? Jak? Jeszcze raz? Eliminacja po kolei albo przed tobą atak. No. Chodźmy tędy. Żelazna warownia. No, witamy z powrotem. Bo z zupełnie innej strony tutaj przyszliśmy. Aha, tak po prostu. Czyli jednak ta bezcelowość, faktycznie. Aha, no dobra, no to... Noż myślałem, że spadnę na dół i się zabiję, no to ale by było słabe. Dobra, ale tu jest moje ognisko, jakby co... W sumie cel osiągnięty, mogę teraz. Spokojnie. Cofnąć się do Majuli z podkulonym ogonkiem. I ewentualnie ulepszyć postać. Tylko co, inteligencja? Faktycznie, czy jeszcze udźwig? A w sumie... może i to, i to? Tylko potrzebuję właśnie tej pani. Już myślałem, że mi zniknę z oczu zupełnie. Bearer of the curse. Seek souls, seek the king. I tak dalej, i tak dalej. Aha, czy starczy już na dwa, czy będę musiał użyć duszyczek, które mam w ekwipunku? Nie, starczy tylko na jeden. Brakuje 6000. No, jestem ciekaw, czy tyle osiągnę z tego, co mam. O, nawet się nie obraziła, że się nie pożegnałem z nią. Należycie. No, zaraz wracam. O cholera, mam tylko jedno. Ale za to dusza dumnego rycerza. Ile? Dwa. Za mało. Ale tak jak mówiłem, faktycznie, kadzidło po prostu taka obniża o jeden wymaganą inteligencję wybranego czaru. Okej. Okay. Dobra, no to już trudno, będę się musiał zadowolić tym jednym przesunięciem tylko moich statystyk do przodu. Come on. Trochę mi się spieszy. I teraz tak. Inteligencja, czy udźwig postaci. Dobra, nie, dajemy inteligencję. Trzeba będzie wrzucić kostur, ale kostur też swoje waży. No, chcąc zachować obecny stan rzeczy... musiałbym wrzucić na początku w udźwig, faktycznie. Dobra, ale już później cała reszta powinna pójść w inteligencję, bezapelacyjnie. No chyba też, że mam jakiś płomyk. I pani mi tutaj piromancję polepszy. No ale widzicie, dałem jej top. I zostało tylko to, co reszta cichów przepadła. Nie wiecie czemu, ale przepaskę też miała wtedy fajną. W sumie nawet lepszą od tej, bo to jest takie delikatne mini. Znaczy lepsze dla mnie, w moim wypadku, wiecie, jestem mężczyzną, to jest jak kobieta jest bardziej skąpo ubrana. Czyli im mniej, tym lepiej. Do wyposażenia nie, może nie tym razem, ale... Cholera, nie mam płomyczka. Ewentualnie coś mógłbym zakupić, żeby jej nie było smutno. No ale co? Fale potu? Nie. Nie, nie, podziękuję, podziękuję, dobra. To w takim wypadku, kochani, to gdzie się możemy jeszcze teraz wybrać w tym odcinku? Co, wracamy tam i próbujemy walczyć z dzwonnicą? Walić w dzwony itd. itp. Czy... Może sprawdzimy jeszcze. Czy dorzucenie... Kostura arcysmoka, ale moment, moment, on jest od 18 inteligencji dopiero. No to no jeszcze właśnie, dokładnie, nie potrafię się nim dobrze posługiwać, no to zanim to, no to naprawdę. Moment, ile potrzebuję? 18, tak?
To już wam dokładnie powiem, ile najwcześniej poziomów. 6 jeszcze. Super. Czyli tak plus, minus, jeżeli będę dobrze, racjonalnie grał i się cofał często do Majuli, to jeszcze 3-4 odcinki. Tak mniej więcej, no to spokojnie, to mogę jeszcze wywalić go ze swojego ekwipunku. Dobra, kochani, ale w tym miejscu skończymy ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć, hej. Na razie.